Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Gwint, odcinek następny. W poprzednim trochę przegraliśmy z grą, mam wrażenie, ale nie szkodzi, bo ruszamy już dalej niezrażeni. Świadomi, że takie rzeczy się zdarzają, gdyż jest to cały czas, pamiętajmy, beta. I to zamknięta beta, więc nie stoi to nam na przeszkodzie, jak się mówi. Złej baletnicy przeszkadza rąbek u spódnicy, prawda? My postaramy się, żeby... pomimo przeciwności losu tutaj sobie działać. Co my mamy? Skellige naprzeciwko nas, więc absolutnie piorun spoko, trebusz, mardoreme, rozdarcie. No przydałoby się trochę więcej strzelania, a to może tego setnika wymienimy jeszcze. Okej, okay, Ishila jest świetną opcją, podoba mi się to. Proszę bardzo. Pirat? Jawol. Pas może nie. Jakoś odwarna Priscilla może? Aeromancja, brzask. Dobra, to niech będzie brzask. Przełom. Trebusz. Strzał. W porządku. Drakar. Dobrze, zagramy trebusz. Ostrzelamy ich i myślę, że w następnej rundzie spasujemy. Bo się kolejni Greenfreedy będą wrzucać. Zwiększ siłę bazową, spoko. 7 punktów przewagi i zaraz Greenfreedy się wrzucają, pasują. Mają też 5 punktów, więc ciężko będzie mu ich zdjąć. Myślę, że będzie dobrze. Najlepszym ruchem u niego jest spasować, oddać rundę. Ci Greenfreedy zawsze budują tę przewagę, jeżeli są dobrze wykorzystani. To jest fantastyczna sprawa. Odpowiednio pasuje, właśnie. To jest karta, która buduje genialną presję, bo jest samograjem. To jest trochę jak Ogwist. To jest po prostu samograj, który buduje presję. Mardoreme dwa razy, świetnie. Medyk. Dobrze, absolutnie z mojej strony... Może medyk jeszcze nie? No dobra, ale Nenekę wrzucę Greenfreedów jednych. Idziemy. O, jeszcze jednych mogą wrzucić, więc niech sobie grają. To jest wrzucenie dziesiątki na pole bitwy, tak naprawdę, opóźnionej w czasie. Pochyl głowę przed Modron Freyją. Dobrze. On tego Drakara będzie chciał zboostować mocno. My go trochę osłabimy. Żeby sobie tu nie pozwalał za bardzo. I co, mam ci go na pogrzebat przekuć? Siódemka weszła, proszę bardzo. Zepsujemy mu nieco. Niecne plany. Przełom. Wskrzeszenie. W ostatnią linię coś. Świetnie. My pojedziemy w takim razie rozdarciem. To jest absolutnie świetny wybór teraz, bo bardzo dużo obrażeń mu zada. Przemęczymy go trochę. 25 do 9. On próbuje budować card advantage. Dobra, ja zagram jeszcze medyka i dopiero będę pasował. Świetnie. Absolutnie dobrze. Mówisz do królowej Skellige. A zaraz będzie coś miał, czym wyłączy mi sporo jednostek zapewne. Dobra, niech on sobie buduje. 46 do 9 i ja absolutnie pasuję. Nie gram dalej, bo no bo nic dobrego z tego nie wyjdzie. Ach, koral. Bardzo mądrze. Na szczęście jedna karta mu nie wystarczyła. I wiemy też, że ją już zużył teraz. I art. Dobrze, będziemy na równi w takim razie. Ale ściągnął. Dobrze, więc będziemy na równi w kartach. Fajnie to rozegrał. Koral jest mocarną kartą, naprawdę. Jest przegenialna rzecz po stronie Skellige. I praktycznie zawsze, kiedy ona wchodzi, to robi niesamowitą robotę. Dwie mgły tylko po stronie przeciwnika. Serio, to jest dużo. Dobrze, ja poczekam, aż on się troszkę rozsypie. Już się rozsypał. Dobra. Idziemy smokiem w takim razie od razu. Nie pierdolimy się. Po naszej stronie możemy mu Donara zagrać. A nie, nie możemy Baron, Poroniec i wskrzesić Donara do niego. Tak, to będzie spoko.
Odzłocił mi go. Może zaraz coś z nim kombinować. A, on się sam sfajczy. Mhm. Okej, okay, sprytnie. Dobrze, z naszej strony to będzie Shani. Shani plus co? Nie wiem. To prędzej Baron. Miałem jeszcze żałkę. Kłobuk. Będzie to Donar, który zostanie spalony. I Stenis, spoko. Stenisem też sobie zrobimy draw, to jest card advantage. Atrapa, spoko. Żeby uratować Villain Threaten Terenten, to zagram Stenisa do niego. I kolejny draw dla mnie. Coś innego niż setnik. O, jak dobrze. I mamy card advantage po naszej stronie i palimy mu szpiegów, których sami mu wrzuciliśmy. Naprawdę świetna rzecz. On sobie korzysta, żeby przerolować karty. Bardzo dobrze. Ej, jestem zadowolony z tego, jak to się obróciło. Bo próbował mi smoka wyeliminować, a smok nam zostanie i jeszcze wypali szpiegów, których sam mu wrzuciłem. On oczywiście będzie mógł ich wskrzesić zaraz, ale to jest wrzucanie mi punktów, kiedy pamiętajmy, że to jest ostatnia runda, więc wcale nie jest to takie dobre dla niego, a ja jestem 3 karty przed nim. Biorąc pod uwagę, że ma Haralda, nie chcę grać kart, które on może uderzyć, więc polecimy w ogóle piorunem w Drakar. I teraz jest, słuchajcie, 16 do 3, fajny card advantage dla mnie i zobaczymy. Okej, okay, Hjalmar będzie dostawał plusy, jak władcę tego sobie zrobi. Mogę 5 i 8 walnąć, za mało. Mhm. Dobrze, po usunięciu zwiększyły jednostki Hjalmar po przeciwnej stronie o 10. Niego nie wyeliminujemy. No nic, trzeba liczyć, że będzie to niewystarczające, żeby nas załatwić. Tak, no to trzeba liczyć. Myślę, że Priscilla. A Priscilla wcale nie daje takich dobrych rzeczy. Ja nie wiem, czy ja ją chcę. Dobra, zacznijmy od tej koleżanki i zestrzelenia tej kapłanki. Chociaż lepiej byłoby Radovidem tu, bo on ma cały czas Haralda na polu bitwy. Musimy o tym pamiętać. Niemądrze było zagrać jednostkę. Wydaje mi się, że Hjalmar jego nie będzie na tyle silny, bo będzie miał 25 punktów. Pytanie, czy on ma jak zagrać? Jak zdjąć tego władcę Undvik? Bo może nie mieć. Ma Haralda, który bije 2 po moich. I co ma na ręce? Niech bogini chroni cię. Sigrdrife, dobra, i się na wskrzesza. Kapłanka. Niewystarczająco. Nie zabije władcy Undvik. Przegrał. Uważam, że przegrał. Z tym, co mam na ręce, on nie będzie w stanie mi się przeciwstawić. Że tak to ujmę, nieco patetycznie. Kapłanka. Naturalnie. Błąd zbroi już wszedłby za 9 łącznie. Błąd, kumplu. Błąd. Dobra, z Vernonem sobie poczekamy. A nie, bo on może już tylko strzelić we mnie. On bije też w złote? Tak, bije też w złote, więc zaczniemy od Radovida. Za 8. On teraz strzela po wszystkim moim, a my tymi dwiema jednostkami zaraz zbudujemy odpowiednią przewagę. Mhm. Dobrze, Vernon. Cokolwiek. Już wygrałem. No on już pasuje, no ja oczywiście dogram sobie jeszcze Shani. Tak. Na wszelki. Priscilla może nie. Najprędzej Trebusz. Sru. Dobra, 38 do 16 kończy się ta runda i wygrywamy. Ale z użycia smoka jestem bardzo zadowolony. Dobrze to wyszło. Naprawdę dobrze to wyszło. Dobra, zwycięstwo mamy. Może tym razem doda mi punkty? Dodało. 1879 i lecimy w tym odcinku oczywiście jeszcze jedną grę. Dobra gra. Dodatkowe 5 fragmentów kart. No to mi miło bardzo, że przeciwnik uważa, iż gra była dobra. Jakieś reszteczki mi zostały. Dagon. No to nigdy nie wiadomo teraz z tymi Dagonami. One coraz rzadziej są pod faktyczny weather control. No to też jest trudno Krynfridami grać przeciwko Dagonowi. Aeromancja. Nie wiem, czy mi się przyda. Zawsze wolę ją mieć na wszelki. Bo już trafiłem ze 2 razy na Dagona, który wcale nie był weather controlem. Strzelanie, złote karty, Priscilla, setnik, trebusz, medyk. Jest okej. Okay. Zaczynam niestety. Nie podoba mi się to. Dobra, tego sprowokuję do użycia mgły zapewne. Ja nie mam czystego nieba na ręce. No, absolutnie. Albo mam glaki na ręce, albo nie mam glaków w talii. Interesujące. Dobra, zaryzykujmy trochę.
A spoko. Jeżeli Krynfridy mi zaraz wchodzą, a on nie ma mglaków, to jak najbardziej sprowokujmy go do zużycia kolejnej mgły. Może ich nie mieć aż tyle. Jeżeli nie mam glaków w talii. Uważam, że to była dobra decyzja. Jeżeli spali teraz Dagona, to tym lepiej. Taki ziutek. Odwiodę go tym bardziej od pomysłu użycia mgły, żeby mu się to aż tak nie opłacało. Kolejny mglak. Jak rzucę tego, to rzuci mgłę na pewno. Dobra, pomyślmy teraz, jeżeli on w ogóle zagra mgłę, to mi to, że tu wejdzie ten ziutek, nic nie da, bo ja mam 5 punktów. Jeżeli chcę powalczyć, strzelanie Vernonem tutaj też nie ma sensu. Shani nie ma co wskrzesić mądrego, smok nie ma dużo. Chociaż? O? Albo bardziej trebusz plus Vernon, albo Vernon plus trebusz, tak? Spróbujmy. Może to nie będzie najmądrzejsza rzecz na świecie, ale z jakiegoś powodu zależy mi na wygraniu tej rundy. Nie chcę mu oddawać. The fuck, man! W momencie, gdy on rzuca mgłę, to wygrywa, jeżeli ma to stworzenie na polu bitwy. Trzy mglaki, wow. Jeżeli ma trzy starożytne mglaki i ma możliwość grania mgły, on musi mieć te mglaki w ręce. No nie wierzę. Nie nadużywaj mojej cierpliwości. Ostro gram, żeby wygrać tę rundę, ale myślę, że to jest okej. Czyli romancja mi się raczej nie przyda. Pasuje. Mądrze. Ja też bardzo dużo swoich zasobów zużyłem w tej rundzie, więc... no jeżeli Neneke mi nie dojdzie, wskrzeszająca, to może być tak średnio w następnych rundach. Spróbujmy powalczyć. Liczę też na czyste niebo bardzo. Medyk. Setnik. No mamy medyka, więc to jest dwóch medyków, więc to jest okej. Aha, ja zaczynam. Shani Priscilla? No i zobaczymy, co się będzie działo. To muszą być fajne krew. Jo. Niezły pomysł. O chuj. Nic nie zrobię. Bardzo, bardzo niefortunna Priscilla. Nitral? Odporność na mróz. Setnicy mi zrobią krzywdę. Bardzo krzywdę mi zrobią. Nie chcę dawać mu możliwości strzelania. Najważniejsza jest sprawa. Dobrze, spróbujmy powalczyć o tę rundę. Pomimo wszystko. Nie, nie no, mam 4 jednostki do pierwszej linii. Atrapa cofnął się. 6 do 8 w ogóle. Tak swoją drogą warto zwrócić uwagę. Medyk nic mądrego nie zrobi. Setnik mi nic mądrego nie zrobi. Aromacja mi... Spasować? No wypaliłem dużo dobrych... Nie, jakoś źle to zagrałem. Totalnie jestem niezadowolony z tego, jak to zagrałem. Absolutnie nie wiedziałem, jak się zachować przeciwko niemu. I to jest mój błąd. Bardzo uważam, że zagrałem to słabo. Dobra, może... Tak? Nie, absolutnie uważam, że nie gram dobrze. Powiedz, że żartujesz. Pięknie. Trzy karty przewagi u niego. Dwie.
Nie, no teraz to trzeba spasować. W sensie to nie ma sensu cisnąć tego. On ma za dużo kart przewagi nade mną. Dziki gon. Zobaczymy, jak szybko on będzie w stanie nadrobić. Myślę, że nie aż tak szybko. Yeti. Mróz. Ciągle niewystarczająco. No proszę. Śmierć idzie po ciebie. Dopiero teraz. Pytanie, co mu przejdzie do następnej rundy. Ciekawe. Bardzo ciekawe. Dwa pytania będą. Co mu przejdzie do następnej rundy? To jest jedno. Drugie pytanie. Kurde, stary. To mamy problem. Nie wiem, czy wiesz. No i bardzo dużo zależy, co wskrzesi medyk, bo to jest loteria. Może być bardzo dobrze, albo bardzo słabo. Tak naprawdę. Jest też 5 do 3 kart, więc to jest ok, ale u mnie jedna bezużyteczna docelowo. Tak naprawdę. On o tym nie wie oczywiście, ale... O kurwa! No przecież ile mi zabiera. Czego chcesz ode mnie? Ciekawe. Fajnie to rozegrał. Dobra, wyjebiemy mu klucznika z gry w takim razie. Przynajmniej aeromancja się na coś przyda. Jeźdźcy. No podejrzewam, że ma jakiś mróz jeszcze. Może mieć eliksir, jeżeli gra na jeźdźców. Więc spróbujemy tak, żeby ewentualnie mu to utrudnić. Karantin. Będzie trudno. Będzie bardzo... Nie mam... Nie zrobię tego. Nie zrobię tego. To już teraz wiem. Dobrze. My zagramy sobie tak. Na pewno deszcz. To żebyś wiedział, co mogę zrobić. Jakie są moje możliwości, kumplu. Nie zrobię tego. Yeti mu przeszedł. To jest jakby coś, co przesądziło. Kurde. Jestem zły, bo uważam, że... Nie, te pierwsze rundy dałem dupy. Absolutnie nie ma co się nad tym rozwodzić. Pierwszych rund nie zagrałem dobrze. Okej, moi kochani, póki co dziękuję wam bardzo serdecznie za uwagę. Zapraszam na kolejne odcinki Gwinta. Cześć.